Cześć, z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku z Robin Hooda. Kontynuujemy poprzednią misję. Tutaj jesteśmy w tym samym momencie, co zakończyliśmy, bo nagrywam w sumie ten odcinek zaraz po zakończeniu poprzedniego. No i cóż, robimy to, co robiliśmy ostatnio. Załatwmy sobie może tą gromadkę tutaj, może się uda ich wszystkich ogłuszyć. Genialnie. Super. Na spokojnie sobie ogłuszyliśmy, to może sobie wrócić po mięsko, bo on nie był tam trochę dalej. Powiąż sobie ich. Wydaje mi się, że ktoś tutaj przyszedł? Czy gdzie? Na mapie zresztą sobie możemy zobaczyć. Andrew Mały. A tutaj ktoś jest, okej. Żaden z ciebie mocarz. Zwiąż ich. Możesz wziąć po te, możesz walić po te strzały. O, ktoś tutaj wstał. Tebo mi rozwiązują ludzi. No to broń się. Jeszcze dycha. Wracaj i walcz, baranie łbie. Masz świadomość, że nakarmię cię ziemią. Ty musisz ich związać. Kto tam idzie? Powoli! Broń się! Ten sobie siadł po prostu. Nie, w żadnym stopniu, w żadnym wypadku nie chcę ich dobijać. Dobra, kolejni żołnierze załatwieni. No tu, dobra, tutaj mam jeszcze wieśniaka, żebraka, którą mnie zapłaciliśmy. Ale jakieś rady ma na pewno. No, tutaj na przykład. Co jeszcze powiesz? Weź tę sakwę, dobry człowieku. A, to była ostatnia rada, dobra. Słodyczy to nie. Tutaj mamy złoto w ogóle. Siemano, łucznicy. Jezu, tak będzie uciekał. Ej, no weź i złap go. No pajac. Tamten mi uciekł. Nie wiadomo gdzie, zaraz ich porozwiązuje i będzie problem, więc Andrew Mały, chodź tutaj. Kogo mamy tutaj? Z kogo? Z człowieka? Weź tych kilka miedziaków. Dziękuję. Coś wam powiem. Okej, coś wam powiem. Weź, o właśnie. Kilka miedziaków. Dziękuję. Coś wam powiem. Widziałem cię. No kurde, nie uciekł. Sierżancie! Sierżancie! Ja chyba wróg. Uderz mnie. Upadł. Dobra, musimy uciekać. Zostań w zasięgu strzału. Chyba zdechnie. Widziałem cię. Dobra, dał radę. Znaczy nie zjadł, ale. Uderz mnie! Uderz mnie! Uderz mnie! Widziałem cię! Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska. Ty jeszcze coś dajesz? Ostatnia rada, okej. Okay. Szwagier szeryfa to okrutny człowiek. Korzystając z wpływu szeryfa, narzuca wysokie podatki na miejskich rzemieślników. Zabrane pieniądze ukrywa w swojej rezydencji. Należałoby dać mu nauczkę. Okej. Okay. Zjedz sobie. Lady Marion, któż to taki? To niezła rada.
Lady Marion, ale w tej chwili nie ma jej w domu. Szeryf zaprosił ją na kolację. Wspaniale! Wspaniale. Czyli tam siedzi sobie. Ty zjedz sobie może drugie mięsko. A my zobaczmy, co możemy zrobić w sprawie tego miejsca. O, i tu jest jeszcze złoto do zebrania, tak w ogóle. Żebrak utrzymuje, że tutaj mieszka szwagier szeryfa. Czyli możemy otworzyć drzwi, włamać się. Oho. Widziałem cię. Uderz mnie. Okej. Możemy tu wejść teraz? Bo może ty? O, jest złoto. I bardzo dobrze. Nie, nie mogę tego zrobić. Co za życie. Tutaj mamy wiadomość, więc tam by wypadało pójść. Ty chodź. Tutaj ich powkładaj. Tych to już oleje. Pójdziemy sobie dalej tutaj. Tą ekipę warto byłoby jeszcze rozbroić, bo dzięki temu miałbym tak naprawdę już spokój. Uderz mnie! Czy on śpi? Broń się! Uderz mnie! Jezu, się toczą. Czaszka ci pękła? Dobra. Rozwiązany kolejny problem. Robinie, weź to sobie. Wiadomość, zobaczmy, co mamy tutaj. Za info. O! A, kolejny żebrak. Aż mi przybliżyło. Piękne pistele są widoczne. Ty chodź tutaj, albo tutaj. Kim jesteś? Broń się! Kto? Banda nierobów. Uderz mnie! Dawaj, Andrzej. No, Robinie, ty idź tutaj może. Ty idź tutaj, załatw tego. Ten z maczugą to jest przechłop. Wszystko rozwala. Cóż to jest? Dobra, damy mu kolejne pieniążki. Weź te sakwę, dobry człowieku. Dziękuję. Coś wam powiem. Okej, pierwsze info. Weź te sakwę, dobry człowieku. No i tutaj mamy. Okej, po pierwsze to. Co wieczór Lady Marian spotyka się ze swoim spowiednikiem w kościele w Nottingham. To tak, to trochę dziwne jak na osobę bez grzechu. No, mamy tutaj pana spowiednika, księdza. I lecimy jeszcze tutaj w to miejsce. Wydaje mi się, że tutaj nie musimy iść w ogóle. Może tu jest jakiś oddział, ale nie wiem, czy tam jest cokolwiek ciekawego. Tutaj coś na pewno jest, więc na te mury wypadałoby wejść. Nie pamiętam, nie wiem jak tam dokładnie się to idzie właśnie, ale sobie sprawdzimy. Spowiednik Lady Marion to trochę dziwny jegomość. Może nie pozwolić się z nią spotkać. Zobaczmy. Co tutaj, jak zareaguje, jak tam wejdziemy. Coś mi się wydaje, że ten spasiony mnich niezbyt chętnie pomoże nam odszukać Marion. Może lepiej go ogłuszyć, by następnie zająć jego miejsce. Możesz ukryć jego ciało w zakrystii, ale uważaj, żeby nie zrobić mu krzywdy. Co za życie. No musimy niestety się go pozbyć. Nie jest to zbyt miłe powitanie.
No ale ty możesz pójść tutaj, zebrać sobie to. To jest jakiś kościelny. I ty sobie to pójść, ty przeniesiesz jego ciało do zakrystii. Ty weźmiesz złotko. Już mam, już ci dałem co łaska. Więcej mi nie pomożesz. Tutaj. No i Robin musi się schować. Droga wolna, teraz Robin musi ukryć się w konwencjonalnej i zaczekać na Marię. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska. Mamy więc... A ten z widłami sobie tam idzie. Nie wiadomo gdzie. Teraz to jakiś typek z widłami w kościele, ono ma gdzieś. Niezły zawodnik. Dobry wieczór, moje dziecko. Usiądź. In nomine Patris. Dziwnie mówicie, bracie. Czy może przesadziliście z próbowaniem przepysznego piwa ważonego w waszym opactwie? Moje dziecko, okazalibyśmy się niewdzięczni względem Stwórcy, gdybyśmy nie doceniali owoców ziemi i naszej pracy. Ciekawy punkt widzenia. Ale twój głos nigdy nie był taki dziwny. Zaraz. Nie jesteś braciszkiem takiem. Uspokój się, Marion. To ja, Robin. Robin z Loxley. Robin? Nie do wiary. Mówili, że zginąłeś w Ziemi Świętej. A gdzie jest braciszek Tak? Braciszek Tak... medytuje. Tak, właśnie tak, medytuje. Bardzo intensywnie. Myślę, że będzie medytować jeszcze przez kilka godzin. Biedny braciszek Tak. Wybacz, Marion, ale tylko tak mogłem się z tobą spotkać. Szeryf depcze mi po piętach. Obawia się, że przejmę należny mi spadek. To prawda, twój biedny ojciec. Ach, Robinie, tak się bałam, gdy usłyszałam o twojej śmierci. Ale co teraz zamierzasz? Szeryf jest podstępny i okrutny. Nigdy nie odda ci twoich ziem. Dokąd się udasz? No cóż, wraz z kilkoma przyjaciółmi ukrywamy się w Borach Sherwood i... Co? Jesteś tym zbójem? Tym banitą? Za którym ugania się szeryf? Tym Robin Hoodem? Bez obawy, Marion. Wraz z moją kompanią przysięgaliśmy atakować jedynie ludzi szeryfa, żeby oddać biednym to, co on z nich wycisnął. Nie możesz dalej tego robić, Robinie. Trzeba temu jakoś zaradzić. Jestem pewna, że książę Jan wysłuchałby twoich skarg na szeryfa Nottingham. Powinieneś się z nim spotkać. Ale gdzie ja go znajdę? I czy zechciałby przyjąć zwykłego banitę? Pomogę ci, przyjacielu. Książę wkrótce odwiedzi tę ziemię. Razem przed nim staniemy, a ja będę mówić za ciebie. Tylko uważaj na siebie, mój drogi Robinie. Teraz odejdź, zanim ktoś odkryje medytującego braciszka Taka. Skontaktuję się z tobą. Idź już, idź. Stęskniłem się, Marion. Wiem, Robinie. Idź już. Nie ryzykuj niepotrzebnie. Masz rację. Do ponownego spotkania, Marion. Tak, Robin. Uważaj na siebie. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! No i sobie poszło. Po rozmowie i tak naprawdę misja jest już skończona, bo możemy sobie uciekać do Sherwood. Ale nie robimy tego, bo tutaj jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim możemy tutaj się dostać na zamek, jeśli dobrze pamiętam gdzieś. To chyba niemożliwe. Musimy tylko otworzyć jakieś wejście. Które to by było? Nie wiem, ale na pewno będziemy musieli całą tą gromadkę tutaj się jakoś pozbyć. Nie ma innej możliwości niestety. No tutaj musimy je otworzyć. Więc, no cóż. Może zrobię sobie zapis. Może na piątce zapiszę. Ja bym tutaj coś zepsuł. No, zdecydowanie lepiej mi już idzie na początku tej serii, jak głupio. Strasznie walczyłem, ale wtedy nie mieliśmy też żadnych ludzi, co ogłuszali. Nie, to nie działa. To dobrze. Ten tutaj zdecydowanie lepiej sobie poradzi. To jest piękne.
Łucznicy za plecami! Dobra ciebie! Wracaj! Widziałem cię! No już, wstawaj! Kto tam idzie? Uderz mnie! Jest tam kto? A masz! Ktoś ty? Generał jeszcze stoi. Tam Robin walczy, ale raczej powinien ustać. Czaszka ci pękła? Uderz mnie! No i tyle. Porobieni. Porobieni. Możemy ich teraz wszystkich powiązać, żeby mieć tutaj... Nie musicie martwić od... No, że po prostu... powstają mi tutaj. Robin Hood może sobie ogłuszyć pionchą. No, wiąż i wiąż. Henry mały. Co? Jeden problem. Wiąż ich dalej. Tamten tak tam związany siedzi. Dobra. Ty możesz już w ogóle iść otworzyć. Ty idź sobie związać. Gdzie ja go wysłałem? Tutaj możesz iść otworzyć. Albo mu przez dom przeszedł. No dobra, jak woli. Nie ma znaczenia. Dobra, zjedz sobie mięsko może. No wiąż. Aj, bym go dobił. Dobra, teraz możemy tutaj wejść, w to miejsce. Peterem Woodem myślę, że sobie tam pójdę. A w to miejsce mogę pójść? Też mogę tutaj iść już. Uderz mnie! Wspaniale! No i okej, lecimy dalej. Uderz mnie! Idź już spać. Uderz mnie! Bardzo ładnie. Uderz mnie! Kto? Uderz mnie! No, zmęczył się. Banda nierobów! Kto tam idzie? Uderz mnie! Bo kim jesteś? A masz! Uderz mnie. O kurde, ci się skapnęli. A bo i nie. Myślałem, że się ruszą i potem zaczną rozwiązywać tych i wtedy będzie problem, ale na całe szczęście nie stało się nic. Dobra, ten może mieć tylko 10 strzał, Robin tylko 12. Czy jest tu w ogóle cokolwiek jeszcze do znalezienia, na przykład coś do otwarcia? I co potem? To może, mogę wziąć po prostu i się cofnąć. Nawet nie muszę ich związywać już. W sumie, chyba już wracamy, co? Stówka, nie jest to jakoś dużo, ale zawsze coś. Czyli ta ekipa już nie jest do niczego mi tutaj potrzebna. Chyba wszystko zrobione, co można było na tej mapie zrobić. Zostało parę rzeczy do zebrania, których po prostu już nie zabiorę, bo mam albo pełny ekwipunek, albo coś. No ale misje wszystkie zrobione, więc... Lecimy do Sherwood.
dobra. Chociaż tu coś jeszcze jest. Niby, ale nie wiem, nie będę już tutaj szedł. Tylko książę Jan mógłby pozwolić Robinowi odzyskać ziemię i honor, choć nie będzie łatwo o audiencję. Może zgodziłby się porozmawiać z Marion. Jeden zginął, z tego co widzę. Nowi ludzie jeden, wesoli kompanii stracili w walce zero. Teraz trwanie mi 36 minut, więc dosyć długo mi ta mapa zajęła. Zobaczmy, co my tutaj teraz mamy właśnie do roboty. Mamy derby. Marion uważa, że uda jej się zorganizować spotkanie z księciem Janem. Mała grupa żołnierzy i źle strzeżony konwój. Poborca podatkowy? No to są bardzo, dwie bardzo łatwe misje tutaj do zrobienia. Którą z nich możemy sobie zrobić? Może tą, bo tutaj nie trzeba Robina brać. Więc Robin mógłby sobie tutaj... gdzie mamy pana, który nas tutaj leczył na tej misji? Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Dobra, ty tutaj rób mięso. Ciebie weźmiemy do tej misji. Ciebie też, masz strzały. I tutaj go po prostu poszukamy. To był John Lass. Gdzie on jest? Na górze. Chciałbym, żeby Robin Hooda po prostu wyleczył tutaj. Pomacam cię moim cepikiem. Wydaje mi się, że bez niego sobie poradzimy na tej misji. Wracaj i walcz, baranie umie. No to broń się. Już, jestem gotowy. Broń Chociaż może dla bezpieczeństwa go wezmę. No, Will ma trójkę już. Ataku, Statli ma czwóreczkę. Ten ma trójeczkę, ten też ma trójeczkę. Robi ma dwójeczkę. Za tę misję chyba mniej jest po prostu tych statystyk, ale wydaje mi się, że jeszcze tę misję sobie zdążymy na odcinku zrobić, więc lecimy. Tutaj ten konwój mały, a derby sobie zrobimy już na następnym. Zdaje się, że ci młodzi rekruci pochodzą z odległych szeryfa, to bez wątpienia posiłki. Powód zapewne zawiera ich żołd. To dobry powód, by ich zaatakować. Okej, czyli malutki oddział tutaj. Tak na początku dwóch łuczników, reszta to tak naprawdę mięso. Nawet za dużo tych ludzi nawet na to wysłałem, bo to po prostu jest banalna misja. Gdzie mamy Andrew Małego? Gdzie on jest? A, tutaj. Okej. Ktoś tam. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Powoli! Nie! Zabili go. Nie mam już strzał. Jest tam kto? Uderz mnie! No to ładna misja. Łatwizna. Wracajmy do Sherwood i odpocznijmy przed kolejną misją. Pyk. Niestety zginęli tam dwaj żołnierze. Przez tych łuczników z pułapki, ale banał. Łatwo poszło. Broń się. Szkoda, że oni są tak porozstawiani w różnych miejscach i teraz ciężko mi jest ich wyszukiwać, bo strasznie dużo roślinek zdołali porobić w międzyczasie. No, tu jest. Taka ekipa tutaj była. Ten ma słabą walkę, ale ma duży strzał, więc bym go potrenował. Z drugiej strony ten już ma czwóreczkę. Ten ma czwórkę, Robi ma trójkę, czwórka, czwórkę, no ładnie. Powoli się trenują, niedługo nie będzie żadnego powodu, żeby ich tam wysłać. Całą tą ekipę możemy tam ewentualnie wysłać. Mamy jeszcze tutaj nadjeżdża konwój. Grupie żołnierzy eskortującej konwój. Czyli to już jest trochę trudniejsze. Ale możemy dalej tą samą drużynę wysłać, więc tak zrobimy. I myślę, że to jeszcze na ten odcinek tutaj będzie ok. Najwyżej będzie trochę dłuższy. Rozpoczniemy sobie misję. Okej. Okay. Wygląda na to, że ci ludzie przewożą pieniądze ukradzione przez szeryfa, a z pewnością przydadzą się na okup za Ryszarda. No i tu już mamy trudniejszych przeciwników. Mamy konnego. Co? Kto? Szybko. Wracaj tu.
Otóż się! Konnego to się chyba nie da związać, da się, bo to było bez sensu, że go się da związać. Go się dało dobić na pewno. Z nim jest problem. No i mam tutaj te pieniądze, ale ciężko, ciężko się do niej dostać. Dobra, kombinujmy. Mamy tylko jeden, dwa mamy cele. To są jacyś ludzie chyba? Tutaj nie wiem co jest. Ten tutaj siedzi. Okej, okay. Pięknie ogłuszony, ale to jest tylko jeden przeciwnik. No a dużo ileś przeciwników na tej mapie. Zajdę sobie tutaj. Zobaczmy co tutaj się stanie. Oj! Cóż, nic nie zostało, panie. Tam nic nie ma, panie. Szykuj się na śmierć i walcz, baraniubie. O, pięknie. Można go związać? No nie. Niestety, możemy go co najwyżej dobić. Zrobię to niestety. W tym wypadku chyba niestety to jest konieczne, no bo to jest mimo wszystko jeździec, on jest bardzo mocny. Możesz zszarżować i będzie ciężko. Przychuj się na śmierć, piechurze. Peter Wood jest kozakiem, on tam sobie poradzi. Lecisz. Widziałem cię. Ktoś ty? Zostań w zasięgu strzału, śmieciu. Ha? Wszedł w to? Co on wyprawia? Uderz mnie. Uderz mnie. Do związania, kolega. Pięknie. Tutaj nie znajdziemy już więcej złota. Pora wracać do domu. Uciekamy. Misja zakończona sukcesem. Dziś wieczorem Sherwood pełni się odgłosami świętowania. Robin przejął złoto szeryfa. Znakomita robota. 3 minuty nam to zajęło. No nie było to jakieś... Więc to było. Mogło być trudne, ale trzeba się udać sprawnie załatwić. No i to tyle. Następna misja to są derby, ale to już zrobimy sobie na następnym odcinku. W tym to by było na tyle. Więc mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Oceniajcie, komentujcie, zajrzyjcie na fanpage, zajrzyjcie na Discorda i zapraszam was na kolejny odcinek, który właśnie tą misję sobie wykonamy. Hej!